Dziękuję bardzo, zwłaszcza organizatorom, którzy właśnie tak się dzielnie zachowali, i Centrum Daszyńskiego, i Fundacji Eberta, że zaprosili też do tej rozmowy takie hate figures jak Bartosz czy ja, bo my rzeczywiście nie jesteśmy z tej samej bajki ideowej, jak to się mówi. Ja bym powiedział mocniej. Ja uważam, że lewica europejska czy lewica polska zupełnie moich interesów nie reprezentuje. Więcej, uważam, że ona jest przeciwna, że tak powiem, moim interesom. Uważam, że byłoby samobójstwem, gdybym ja ze swoimi interesami, tak jak je definiuję, na nią głosował. Co nie znaczy oczywiście, że nie wyobrażam sobie realnej, funkcjonującej wspólnoty demokratycznej bez tak zwanej lewicy. I życzę, żebyśmy tę lewicę też mieli. Chociaż muszę powiedzieć, że jestem tutaj dość pesymistyczny. Bardzo mi się podobało zresztą to, o czym mówił pan Hillebrand. Właściwie ze wszystkim się zgadzam. Te zasadnicze elementy sytuacji lewicy w Europie ja widzę podobnie zresztą, jak mówił przed chwilą i Bartosz o tym. Także ponad podziałami interesów możliwa jest, jak widać, pewna obiektywna ocena sytuacji. Nie należy mylić pobożnych życzeń związanych z sukcesem Hollanda we Francji z realną rzeczywistością polityczną w Europie czy w Polsce. Nie należy też popełniać błędu, żeby sytuację lewicy w Polsce wiązać bezpośrednio z sytuacją lewicy we Francji. To są zupełnie dwie odrębne rzeczywistości. Tak samo jak ciągle jeszcze sytuacja lewicy w krajach pokomunistycznych wydaje mi się inna niż sytuacja lewicy w krajach dojrzałej, tak zwanej starej demokracji. Także pierwsza rzecz to nie wrzucać wszystkiego do jednego wora i nie wyobrażać sobie, mnie się zdaje, że rzeczywiście coś z czegoś naprawdę tutaj wynika. Na razie jesteśmy in medias res. Jesteśmy w środku jakiegoś procesu politycznego, w którym dopiero za parę lat będzie można powiedzieć, co on zmienia w rzeczywistości politycznej Europy i Polski. Druga rzecz istotna, mnie się wydaje, to jest, żebyśmy pamiętali nad zasadniczą sprawą, jaką jest definicja partii politycznej. Co to znaczy, jak my mówimy, przyszłość socjaldemokracji po zwycięstwie Hollanda? Jakiej socjaldemokracji? Socjaldemokracji skandynawskiej, francuskiej, polskiej? To są zupełnie różne byty, z różnymi historiami, z różnymi szkieletami w szafie schowanymi i tak dalej, i tak dalej. Nie można tego wrzucać do jednego worka. Jest gorzej, ponieważ ten proces rozmywania się tożsamości partii politycznych oczywiście obejmuje nie tylko partie lewicowe, obejmuje także partie tak zwane prawicowe. Prawdziwym wyzwaniem dzisiaj dla lewicy, moim zdaniem, jest, jak już się bawić w uogólnienia, jest raczej to, co idzie za nami, o czym my nic nie wiemy. Wystarczy popatrzeć z całym szacunkiem na to znakomite gremium, prawda? Ilu tu jest młodych ludzi? Dużo. Tu jest bardzo niewielu. Tu jest taka sytuacja jak na zebraniach kościelnych, na które ja też zawodowo muszę chodzić. Po prostu energia jest gdzie indziej. Pomysły są gdzie indziej, o ile są. Wobec tego to też warto wziąć pod uwagę. Mówiąc politycznie, wyzwaniem dla lewicy dzisiaj moim zdaniem nie jest prawica, tylko partia piratów na przykład w Niemczech. To jest przyszłość, z którą musi sobie lewica niemiecka w tym przypadku radzić. A wyzwaniem dla lewicy francuskiej nie jest prawica, tylko populiści pani Marine Le Pen.
czy populiści skrajnie lewicowi postkomunistyczni, jak w Grecji, czy postmaoistyczni, jak we Francji, prawda? Niech oni między sobą te sprawy załatwiają, ale nie oszukujmy się, że sytuacja jest taka, że my, lewica, walczymy z prawicą. To sine die. Idzie zupełnie inna przyszłość polityczna, w której partie są coraz mniej potrzebne. Powstają ruchy zadaniowe do jednej sprawy, które się organizują wokół jednego hasła. Mają zupełnie inne środki szybkiej komunikacji i działają tak, jak żaden aparat biurokratyczny, skostniały partii politycznej, prawicowej, lewicowej, wszystko jedno jakiej, nie będzie potrafił działać. Oczywiście, coś za coś. Te partie osiągają, te partie jednego zadania, prawda, internetowe, osiągają albo nie swoje zadanie i znikają, rozpływają się w nicości. To jest inna sprawa. Nie o wszystkim możemy tu mówić. Więc ja bym kończył tak jakoś, że niedawno rozmawiałem w Krakowie z takim, ciekawa była rozmowa, z człowiekiem w średnim wieku, ale jeszcze raczej młodym, który próbował sił w różnych, jak to teraz mówimy, biznesach. Uchodził za wychowanka ideowego Mirka Dzielskiego, takiej kultowej postaci w Krakowie, w środowisku, powiedzmy, takiego chrześcijańskiego liberalizmu. No i po latach się spotkaliśmy, rozmawiamy z tym kolegą i on mówi: wiesz co, ja to jednak już nie jestem Chicago Boy. Ja mówię: no ciekawe, ja byłeś kiedyś? No, byłem kiedyś Chicago Boy, jak najbardziej. Całą moją energię w to włożyłem. Zakładałem firmy, jak umiałem, wszystko się nie udało. No bardzo, bardzo przykro. Wiesz co, ja już taką ewolucję przechodzę. Wiesz, kto jest moim teraz dzieckiem? Tony Judd, Veljat. No super, bardzo dobry pisarz, też lubię. No ale co, do jakiej partii, powiedz mi, się zapiszesz? Na kogo będziesz głosował? Tylko to mnie politycznie interesuje. Ja do partii? Do żadnej partii się nie zapiszę. Ja głosował? Na nikogo nie będę głosował, będę pisał powieści. I to jest oczywiście anegdota, ale ona ma pewną metaforyczną wymowę. To jest właśnie to pokolenie, które idzie. Oni nie chcą się angażować w takim sensie, jak my byśmy się spodziewali, że się ludzie angażują partyjnie i politycznie. Jeśli jakaś obrana przez nich droga się nie sprawdza, oni z niej będą schodzić i tyle. Więc może na początek to wystarczy, jak jeszcze będzie okazja, to mogę tam na coś odpowiedzieć lub jakąś myśl rozwinąć, bo oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Puenta jest taka, lewica ma taką samą przyszłość jak prawica, mniej więcej. Czyli bardzo dyskusyjną. Po prostu idą inne siły, inne wyzwania, inny układ sił w ogóle w świecie, którym to, czym my się próbujemy tutaj zajmować, okaże się po prostu nic nieznaczącym.